Jako korepetytor online z ilościowych przedmiotów ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się omówić. Aby zebrać dodatkowy kapitał na czas emerytury, pewien pan Kowalski chce odkładać cyklicznie, czyli dokładniej na koniec każdego miesiąca po 1000 zł na lokatę bankową oprocentowaną po podatku dochodowym 6% w skali roku przez okres 20 lat swojej pracy zawodowej. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację miesięczną. A więc z treści takiego zadania wynika, że my musimy ustalić, ile wynosi kapitał z wpłacanych cyklicznie pieniędzy na lokatę bankową czy na jakikolwiek oprocentowany rachunek bankowy. A więc podstawową informacją z treści zadania jest to, że mamy do czynienia z kapitalizacją miesięczną. Co mi to daje? To daje w pierwszym momencie taką informację, że odsetki są naliczane co miesiąc. A więc naszą stopę procentową roczną, która wynosi w tym zadaniu konkretnym przykładowym 6%, należy podzielić przez 12, aby ona z rocznej została przeliczona na miesięczną. Dodatkowo niewiadomym elementem w treści zadania jest wartość przyszła. Ta wartość przyszła u nas jest niewiadoma i ważne jest to, żebyśmy zaznaczyli, że nasze płatności są dokonywane na koniec każdego miesiąca. Na koniec, to jest najważniejszy element. Wiemy, że te płatności, czyli renty, dokonywane są w wysokości 1000 zł co miesiąc przez okres 20 lat. A teraz pytanie, ile to będzie kapitalizacji? Jeżeli mamy kapitalizację miesięczną, to okres trwania takiej lokaty bankowej, czy powiedzmy odkładania pieniędzy, to będziemy musieli przeliczyć na miesiące. A więc 20 lat musimy przeliczyć przemnożyć przez liczbę miesięcy w każdym z tych, każdym roku, jak je analizujemy, czyli wyjdzie łącznie 240 miesięcy. Jeżeli wiem, że oprocentowanie rocznie wynosi 6% w skali roku, zostaje nam tylko znalezienie odpowiedniego wzoru. Takiego, żeby po lewej stronie była FVA, czyli wartość przyszła z rent, a po prawej stronie i sama pojedyncza renta, stopa procentowa, jak i liczba kapitalizacji. Gdy odpowiednio podstawimy w naszym zadaniu zarówno wysokość tej konkretnej renty, stopę procentową roczną, ale już przeliczoną na miesięczną, tutaj tak samo napiszemy nasze oprocentowanie już miesięczne, i napiszemy naszą liczbę kapitalizacji liczoną w miesiącach, wyjdzie nam wynik. Ten wynik, który Wam wyjdzie, powinien być zbliżony do tego, który mi wyszedł. Pewne odstępstwa mogą wyjść, wynikają z dokładności liczenia. A więc na sam koniec pozostaje nam już tylko napisanie kilku słów interpretacji. Pamiętajcie, interpretacja w przedmiotach ilościowych, ekonomicznych jest niezbędna. Bez niej zadanie może być w ogóle niesprawdzone. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 20 latach zebrany kapitał, dodatkowy kapitał wyniesie 462 040 zł i 90 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.